Przygody z ludźmi mieliśmy same w sumie takie fajne. Jak mi się skończyła woda i gdzieś tam zawędrowałem do jakiegoś gospodarstwa, jak mnie panie zobaczyły z Podlasia, to powiedziała, żebym sobie wziął wodę z wiadra, dały mi ogórki gruntowe, bo akurat wtedy tam miały jakiś Zbiory taki miały jakieś. zbiory ogórków. Generalnie ludzie patrzyli trochę na nas jak na kosmitów, ale jak się okazało, że jesteśmy mili i mamy takie zwykłe potrzeby, właśnie typu woda, ogórki, to spoko. Zwykłe potrzeby woda i ogórki. No spokojnie. Tak. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, pamiętaj, żeby zasubskrybować, zalajkować, skomentować, udostępnić. No i najfajniej by było, gdybyś też odwiedziła patronite.pl/panmareł i została patronem, patronką mojego podcastu. Zanim jeszcze zaczniemy, partnerem tego podcastu jest firma Shiropoland. Shiropoland jest firmą, która jest dystrybutorem japońskich maszyn hawciarskich, dzięki której to właśnie mam taką piękną oto czapeczkę z pizzunią i z napisem Pizza Boy z tyłu, z której jestem bardzo dumny, bardzo szczęśliwy. Będziecie mieli okazję w tym podcaście patrzeć na mnie, jak pięknie w niej wyglądam. Dzięki Shiropoland możecie sami stać się posiadaczem takiej maszyny. Natomiast jeżeli chcielibyście, no można nie tylko kupować całą maszynę, tylko po prostu czapkę wykonaną w tej technologii, to na przykład Hat Store korzysta właśnie z tych maszyn. Kochani, jeżeli chcecie mieć piękną czapeczkę, Shiropoland wam w tym pomoże. Dobra, jesteśmy. Tak. Żaden error mi się nie wyświetla, co oznacza, I że też moi nie. drodzy, mogę wam powiedzieć, że z tej strony ja, Marek Marałajewski, moim gościem dzisiaj jest Szymon Makuch. Witaj, Szymon, po raz drugi w moim Tak. podcaście i po raz drugi dzisiaj, czyli w sumie trzeci raz jesteś w moim podcaście. Tak. Ponieważ przed chwilą mieliśmy drobne problemy techniczne, przez które musimy zacząć od nowa, ale nie szkodzi, To ponieważ moja jest wina. Szymonem. Dobra, tam. Ja z tobą bardzo lubię rozmawiać, więc w sumie lepiej, bo dzięki temu będę mógł rozmawiać z tobą dłużej. I tyle, no i tyle. Nic się takiego nie stało. Szymon, w takim razie teraz musimy zrobić taki, wiesz, jak ktoś mówi, fabularyzację naszej poprzedniej rozmowy. Musimy ją odegrać jakby jeden do jednego, teraz dokładnie, jak Dobra, to szło. okej. To ty zacznij. Nie, żartuję, dobra. Kochani, witamy was serdecznie i teraz Szymon nam opowie, dlaczego biega zdecydowanie za dużo. Bo ponieważ dopiero co, tydzień czy tam dwa temu, skończyłeś swój trzeci taki bieg długodystansowy. To było 1000 km przez Polskę. Tak. Po co? No właśnie. Po co? Po co? Okej, więc ja rzeczywiście biegam dużo. Jak na poprzednim wejściu mówiliśmy, to jest dużo, ale tak naprawdę to nie jest tak bardzo niezdrowo, jakby się mogło wydawać. Bo o ile 1000 km z Suwałk do Krakowa jest W 10 dni. 10 dni, robi dużą robotę. Rok temu 500 km w zasadzie z Helu do Krakowa, bo bieg nieskończony, czy właśnie 2 lata temu Islandia z północy na południe 620 km w ciągu 10 dni albo 11. To rzeczywiście robi jakieś takie wrażenie, że to jest ten człowiek jest nienormalny, ale wraz z odpowiednim przygotowaniem i celem to jest znacznie łatwiejsze. Cel, dla którego biegam, to są cele charytatywne. Wymyślam przeróżne projekty, właśnie komu można pomóc i w jaki można sposób pomóc, bo jakby pomagam biegając i to, że jestem w stanie nakręcić tak dużą akcję marketingową wokół danego właśnie problemu, czy w tym roku zbierania pieniędzy na mieszkanie dla niepełnosprawnej Basi, czy rok temu na rehabilitację niepełnosprawnego biegacza po wylewie, czy właśnie te 2 lata temu dla Kacpra, który cierpi na zanik mięśni. No i w momencie wymyślania sobie takiego właśnie celu, to jest mi o wiele łatwiej biec. Tak naprawdę budzić się właśnie codziennie rano już na trasie i żeby to wstawanie nie było takie ciężkie, tylko rzeczywiście ten cel jakoś góruje tam nad tym zmęczeniem, często nad znużeniem, nad bólem w różnych częściach ciała. I pomaga przetrwać do końca. Także tym się zajmuję jak w wolnym czasie. W wolnym czasie. No bo właśnie, bo a propos tego celu, który pomaga przezwyciężyć ból, to w zeszłym roku, ten bieg, który powiedziałeś, że był nieukończony. Znaczy, on był nieukończony przez siebie, ale jakby tak ogólnie, to, no, to był ukończony. To Tak. też o tym za chwilę powiesz, jak dokładnie jak to się odbyło.
Dlaczego nie był ukończony w 100% solo przejście? Bo tak było na początku zaplanowane, tak? Że z Helu do Krakowa przebiegniesz solo, sam ten dystans cały pokonasz i co tam się stało? Na 2 tygodnie przed startem bardzo mocno przeciążyłem stopę. Dokładnie stało się to, że między innymi powodem tej kontuzji był zły dobór obuwia, który powodował, że moja stopa w momencie, kiedy biegłem, lekko zapadała się do środka za każdym razem, kiedy właśnie robiłem jakiś krok. A że tych kilometrów treningowo robiłem bardzo dużo, często po 30-40 km w treningu samym, no to tych przeciążeń zaczęło być bardzo, bardzo, bardzo dużo. To się nakładało na siebie po prostu, każdy krok nakładał się ten na Tak, no poprzedni. i ostatni trening, który zrobiłem, bardzo piękny zresztą, w Warszawie, biegnąc właśnie 30 km wzdłuż Wisły od łazienek do łazienek, to spowodował tak duże przeciążenie, że już następnego dnia nie byłem w stanie po prostu zrobić kroku z bólu. No i było to na 2 tygodnie przed planowanym w ogóle startem tego mojego biegu z Helu do Krakowa, a ja po prostu nie byłem w stanie zrobić kroku. No i zaczęła się cała właśnie gonitwa po fizjoterapeutach, masażystach, po prostu po Różdżkarzach. Tak, po bioenergoterapeutach. Po prostu jakby chwytałem się wszystkiego, czego mogłem, co mi dawało jakąś taką iluzję, że to mi może pomóc. No i A to rzeczywiście. iluzja, to znaczy, przepraszam, że ci wyjdę słowo iluzję, w sensie ty do końca też sam nie wierzyłeś, że da się to jakoś zaleczyć. No, ja byłem w dużym stresie, bo jakby wiesz, jakby był miesiąc przed projektem, to spoko, ale że były 2 czy już mniej niż 2 tygodnie, no to zacząłem się stresować, że jednak ten ból, który mam w nodze, nie wydaje mi się, żebym tak łatwo po prostu ktoś mógł, wiesz, ustawić manualnie, zrobić masaż i powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. No, tak jak czasami jest przy takich przeciążeniach, prawda? Tu już jakby miałem świadomość, że coś tam się dzieje złego, co może potrwać więcej niż te 2 tygodnie. Ale udało się to na tyle zahamować, że na parę dni przed biegiem, czyli tak na powiedzmy 3, rzeczywiście udało mi się coś tam pobiegać. Takiego, że tylko ten bieg był taki Człap. człap, człap, tak, dokładnie. Czap, Taki czap. niezbyt elegancki, niezbyt taki, którym biegam zazwyczaj, bo staram się jakby biegać też dosyć, żeby to jakoś wyglądało ze śródstopia, się odbijać sprężyście. I tak dalej, i tak dalej, a to wyglądało troszeczkę tak, jakbym po prostu nie miał nogi, no, tak po prostu. No, ale mogłem biegać, więc to był dla mnie jakiś taki, okej, no spoko, na pewno się uda przebiec się 780 km z Helu do Krakowa, w ogóle no problem. No i jak zacząłem ten swój pierwszy dystans, czyli przebiegłem rzeczywiście 80 km z Helu do Gdyni, no wiem, że miałem takie poczucie, że nie jest do końca wszystko okej, ale jakoś to będzie. W sensie, już jestem w tym projekcie, są sponsorzy, jest cała akcja, jest zrzutka. No nie mogę w ogóle odpuścić, nie ma takiej możliwości. No ale z dnia na dzień, jakby ten mój stan się mocno pogarszał. Też były jakieś takie omdlenia na trasie z bólu. Cały czas byłem na środkach przeciwbólowych, takich nie APAP-ach, tylko czymś trochę mocniejszym, więc jakby ten bezpieczeństwo tego biegu mocno się nadwyrężało. No i po przebiegnięciu 500 kilometrów już stwierdziłem, że nie dam rady po prostu, że jakby wyjście już kolejnego dnia na ten bieg może się skończyć po prostu szpitalem albo czymś gorszym. No i wtedy podjąłem decyzję, że muszę odpuścić. W końcu gdzieś ten głos rozsądku doszedł gdzieś tam po wielu trudach na powierzchni i powiedział właśnie Szymon po prostu nie. Ale miałem przynajmniej poczucie, że coś tam próbowałem zrobić. I ten bieg dokończyła moja ekipa supportowa, i ten bieg, dzięki temu, że oni to dokończyli, też zrodziła się idea, żeby ten bieg po Emocji zrobić jako bieg kolektywny, żeby to nie był solowy projekt, gdzie tam po prostu makuch biegnie przez Polskę, tylko żeby zrobić to właśnie bardziej tak koleżeńsko. No i bieg dokończyła moja żona, mój przyjaciel Kuba i moja siostra, czyli w sumie moja najbliższa rodzina tak naprawdę.
I się udało, bo po 10 dniach zalogowaliśmy się. Ja jeszcze tam doczłapałem trochę kilometrów, dwa ostatnie kilometry z nimi właśnie na metę. I tak to się udało. Czyli 500 kilometrów przebiegłeś z tą kontuzją. Ile to było Tak. dni? Te 500 kilometrów, ile to czasu zajęło? 5 dni. Tak. To A to a no, kontuzja, nawet więcej, bo przepraszam, mówiłeś to nawet więcej, bo więcej. chyba 6 dni, ale no, jakby, no, to był taki, kurczę, też taki moment bardzo ciężki. On później zresztą, bo my mieliśmy się umówić na rozmowę, prawda, po tym biegu, Tak, w zeszłym ale roku już mieliśmy gadać na ten temat. tak, dokładnie. Dlatego No teraz, zeszło nam się. dlatego gadamy teraz już po raz trzeci, żeby nadrabiać. Ale wiesz co, chcę powiedzieć, że ta kontuzja miała tak duże jakby znaczenie i tak duży wpływ na moje życie, takie dosyć niefajne, że rzeczywiście to też spowodowało, że jakiekolwiek wyjścia, rozmawianie o tym biegu, mimo że jakby zrobiliśmy super rzecz razem, było dla mnie bardzo ciężkie. I jakby też dojście do jakiejś takiej sprawności po biegu też zajęło mi no, grubo ponad pół roku. Mówiłeś to jakby tym poprzednim, drugim razem, kiedy rozmawialiśmy pół godziny temu i teraz mi się już, wiesz, w razie czego wszystkich was, kochani, przepraszam, bo troszeczkę będzie mi się plątać, o czym Szymon powiedział w tym podcaście teraz, którego słuchacie, a w którym w tym poprzednim, który ze względów technicznych się nie nagrał. Na czym polegała ta kontuzja, jeszcze powiedz, z czym ty te 500 kilometrów przebiegłeś? Jak Bo tego chyba nie przebiegłem, powiedziałeś teraz. tak, miałem zerwany mięsień płaszczkowaty i bardzo mocno naderwany mięsień piszczelowy przedni. Więc dwie grupy mięśni, które rzeczywiście tam odpowiadają za stabilizację. Które No w dosyć są ogóle potrzebne, tak. tak, są Są dosyć potrzebne. potrzebne, tak. Tak, No. no cała tak właśnie grupa podudzia no, była w złym stanie, tak. I mówisz, znaczy nie wiem też, na ile chcesz o tym teraz rozmawiać, no bo już rok minął, ale nie wiem, na ile chcesz teraz o tym rozmawiać, ale bo pamiętam właśnie w zeszłym roku, że tak się umawialiśmy, że tak samo. Za pierwszym razem rozmawialiśmy po twoim biegu w Islandii, bo ja się jakby dowiedziałem, że ty tam jesteś jakby w trakcie, tak? Gdzieś mi to tam na Instagramie śmignęło, że jest A, jakiś koleś, tak, który biegnie pamiętam, przez tak. Islandię i pisałem, ty biegłeś, a ja pisałem do ciebie na Instagramie, że hej, jak wrócisz, to fajnie by było pogadać i ty tam, wiesz, przeskakując glony i gejzery, znajdując chwilę czasu, mi odpisałeś, że spoko. Ale za drugim razem ja chciałem porozmawiać przed, no bo to też była akcja charytatywna, więc pomyślałem, że pogadamy przed, żeby to troszeczkę może więcej osób się o tym dowiedziało, ale nie, że po. I właśnie, no, jak jakby przebiegł ten drugi bieg, no to przed chwilą wytłumaczyłeś, no i po, no nie chciałeś za bardzo o tym, znaczy nie, inaczej, nawet nie mówiłeś mi dokładnie o co chodzi, tylko że po prostu, no, że nie teraz, że tam masz jakieś tam sprawy i tak dalej, nie? Co tak naprawdę, no bo ten bieg na to wpłynął, na twoje samopoczucie i na to, że musiałeś sobie jakieś rzeczy przepracować, ale miałeś okazję właśnie przepracować to na tyle, żeby odkryć, co tak naprawdę, w sensie w kontekście tego biegu na to wpłynęło? Czy to, że nie byłeś go w stanie ukończyć, czy sam, nie wiem, ból, czy. Wiesz co, no nie byłem go fizycznie w stanie po prostu ukończyć, bo to by się skończyło bardzo źle. Też analizowałem właśnie, co się stało, dlaczego to się stało i to był jednak nieodpowiedni tryb treningowy przygotowujący mnie Czy do... nie, Szymon, nie o to mi chodzi. Czy to też jest A, bardzo ciekawe, co mówisz, o te buty też będę chciał dopytać, o co tam chodziło dokładnie. Co tam ci, co okej. się tam stopać tam. Nie, mi bardziej chodzi o to, no bo mówisz, że w pewnym momencie znalazłeś się w takim dołku. A, W okej. związku z tym, że ten bieg przebiegł w taki sposób, a nie inny. I no, to jest pytanie do ciebie, natomiast nie musisz na nie odpowiadać, jeżeli nie chcesz. Czy miałeś okazję przepracować sobie to, dlaczego akurat tak, a nie inaczej? Wiesz, jakiś element, czy samo to, że po prostu nie byłeś w stanie tego ukończyć i byłeś zły na siebie? Czy to było coś innego w tym wszystkim? Nie, myślę, że to chyba po prostu, wiesz, jakby niemoc tego, że nie jestem w stanie dalej pobiec po prostu. Mimo że wiem, jak moje ciało się zachowuje, wiem przecież, jak biegam, a ja nie jestem w stanie zrobić ci trzech biegowych, nie jestem ci w stanie po prostu przebiec 2 metrów, bo mi ból
Po prostu paraliżuje całą prawą stronę i jakby no, to był chyba największy taki ból. To był taki powrót. Ja sobie to przepracowałem później, tak, owszem, ale to też, no, tak jak mówisz, zajęło mi trochę czasu i nie miałem w ogóle ochoty, mimo że jesteś super gościem, się z tobą spotkać i o tym mówić. No, ale no, też pierwszy raz doświadczyłem tak dużego właśnie, dużej kontuzji. Wiem, co to teraz jest kontuzja. Jak ktoś mi mówi, że ma kontuzję, to naprawdę to, wiesz, jakby to rozumiem. Ale ja po prostu nie mogłem w stanie zrobić 3 po prostu metrów w biegu, więc to mnie najbardziej rozwalało, że Posłuchaj, niestety. Szymon, powiem ci tylko tyle, że jeżeli chcesz porozmawiać o kontuzjach, to jestem najlepszą osobą do rozmowy na ten temat, ponieważ ilość rzeczy, które sobie zrobiłem poprzez nieumiejętne wykorzystywanie swojego ciała do przemieszczania go w przestrzeni, to po prostu wiesz, no ja się już mogę habilitować z urazów i z niemocy, wiesz, nie wiem, niemocy na przykład w postaci takiej, że ja mam problemy z nadgarstkami ogólnie. Mam taką konstrukcję po prostu nadgarstków, że bardzo łatwo dochodzi u mnie w ścięgnach, szczególnie tych tutaj popodłączanych do kciuka, do stanów zapalnych. Takie mam kości, tak są ich chrząstki jakieś takie w kształtach dziwnych, że tam wszystko łatwo się obciera i dostaje jakichś dziwnych stanów zapalnych. No to, że doprowadziłem się kilka razy i to w jednej, najpierw w jednej, potem w drugiej ręce, potem znowu w jednej, potem w drugiej, że nawet nie mogłem klamki w drzwiach nacisnąć, tylko musiałem łokciem klamkę naciskać, bo nie byłem w stanie złapać za klamkę, nie wiem, odkręcić butelki. Więc posłuchaj, jeżeli będziesz potrzebował kiedykolwiek supportu, kogoś, kto to zrozumie, wiesz, wysłucha i przytaknie, to jestem, wiesz, do twojej dyspozycji. Dobra, dzięki. No. Długo wracałeś do siebie fizycznie po tej kontuzji, tak żeby móc rzeczywiście pójść biegać i nie przejmować się, nie martwić, że coś tam się znowu stanie? No, właśnie, ja nie wiem, czy to jest długo, czy nie, no, ale jednak ponad pół roku to jest długo, No, bez to jest... biegania, z Tak. jakąś tam samą siłownią i jakimś takim tym przerzucaniem żelastwa. To do końca też nie jest mój świat, no, ale musiałem coś robić. Nie miałem w ogóle ochoty jeździć na rowerze, ani nie wiem, robić tam wiosłowania i tak dalej, tylko chciałem biegać, więc nie biegałem i troszkę się też zapuściłem w tym sensie, że i przybrałem na wadze i jakby to też mi bardzo mocno też wpływało na moją psychikę, no bo przecież jak jestem wybiegany, no to ważę te, prawda, 75 i tak dalej, a tu nagle ważę 84, w ogóle to, co się dzieje, tak dalej. Także to było takie trochę ciężkie i dopiero później, jak rzeczywiście udało mi się wrócić do biegania, czyli po całej takiej rekonwalescencji, co też zajęło trochę czasu, no to ten bieg też nie był taki od razu super wow i tak dalej, jednak trzeba było trochę się napracować, żeby dojść do jakiejś takiej w miarę fajnej formy. No i też opracować sobie taką strategię, że skoro robię następny bieg po Polsce, to dobrze by było się jakoś tak w miarę z głową przygotować, żeby nie walić po prostu po 400 kilometrów miesięcznie, bo nie ma takiej potrzeby. I też no jak to zrobić i tak dalej, więc to trochę mi zajęło czasu, ale no ten też bieg ten tegoroczny pokazał, że ja mogłem biegać po 50 km dziennie i czuć się super, więc jakby to też mi. Właśnie, to na czym polegała ta różnica w przygotowaniach? Bo mówisz, że jeżeli się ktoś przygotowuje do takiego bardzo długiego biegu, właśnie tam wliczonego w setkach kilometrów, tam w skali powiedzmy, nie wiem, 10 dni, to że nie trzeba biegać miesięcznie tych 400 kilometrów, tak? No, Znaczy... dokładnie tak, jest tak jak mówisz. Nie, jakby, bo po co tak naprawdę ładować sobie takie przeciążenia? Owszem, jest jakaś tam adaptacja organizmu do przeciążeń i tak dalej, ale z drugiej strony też jakby robiąc takie projekty, już tą adaptację gdzieś już mamy po prostu zaaplikowaną. Więc moje treningi były dosyć proste. Jeżeli chodzi o bieganie, to było bieganie w takim tempie 5:40, 6:0, czyli nie za szybkim, takim, gdzie Halo, rzeczywiście halo, wiesz później co, coś mi kontynuowałem przerwało, ten cię nie bieg słyszę cię. już w czasie trwania Wiesz projektu. co, przepraszam cię, Szymon, słyszysz mnie? Halo, 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 Tak. halo, 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 słyszysz słyszycie? mnie? Wiesz co, bo coś cię strasznie przerwało na jakieś dobre 10 sekund.
Tak. Tak więc jakbym mógł Cię prosić tylko, żebyś wrócił do tego, powiedzieć, że moje przygotowanie polegało na i zacząłeś mówić, na czym polega Twoje przygotowanie i wtedy mi przerwało. Nie słyszałem kompletnie, co później mówiłeś. Jakbyś był tak miły. Dobra, okej, okay. Więc moje przygotowania do biegu polegały na tym, że biegałem 3-4 razy w tygodniu po 15-20 km w takim tempie dosyć zbliżonym do tego, co było podczas tego biegu po emocje, czyli w okolicach 5-40 minut na kilometr albo 6-0. I chciałem biegać zarówno w taką pogodę jak dzisiaj, na przykład, że jest bardzo gorąco, upalnie i wręcz tropikalnie, żeby przyzwyczaić ten organizm do tego, co będzie się działo w lipcu. No i biegałem zazwyczaj właśnie te 3-4 jednostki, i do tego jeszcze dołączałem sobie 2 albo 3 jednostki na siłowni, gdzie skupiałem się na tym, żeby jak najbardziej rozciągnąć te mięśnie, dwugłowe, czworogłowe, robić dużo martwego ciągu, pracować na kółkach gimnastycznych i rzeczywiście, żeby pracować na tych mięśniach, które się przydają podczas biegu, a nie te, które ładnie wyglądają gdzieś tam później na zdjęciach. Wiesz co, to takie troszeczkę kontrintuicyjne, co mówisz, bo jakby ja absolutnie nie jestem ani trenerem biegania, ani się na tym za bardzo nie znam, tyle co tam sobie czasami podreptuję troszeczkę, ale zawsze ja wychodziłem z założenia i też słyszałem takie coś, że no jak chcesz się przebiec jakiś długi dystans, chcesz przebiec maraton, powiedzmy twój pierwszy maraton, nie? Twój pierwszy dystans maratonu, no to też nie jest tak, że do tej pory biegałeś regularnie 5 czy tam 10 kilometrów, to na pewno przebiegniesz maraton. No nie, jednak trzeba swoje jakby wydreptać po prostu w nogach, Tak. trzeba przebiegu wypracować, żeby ten maraton przebiec. No ja w życiu przebiegłem dwa, natomiast tak naprawdę przebiegłem dwie trzydziestki, ponieważ powyżej 30 kilometrów to już było takie, wiesz, run, walk, run, walk, run, walk, wiesz, taki w interwałach te bieganie już bardziej było Dobra niż metoda bieg treningowa ciągły. generalnie, żeby ja jeszcze właśnie stosowałem marsze, biegomarsze. Czyli żeby ten bieg sobie przerywać właśnie takimi jednostkami marszowymi, i to mi bardzo dużo dało, jeżeli chodzi później o właśnie taką wytrzymałość, że biegnę sobie powiedzmy 5 godzin i mnie to nie męczy. Więc jeżeli chcesz i masz taką możliwość, to rób sobie właśnie biegomarsze, bo one bardzo dobrze też przyzwyczajają organizm do takiego jednostajnego wysiłku. Wiesz co, w ostatnim czasie zacząłem w troszeczkę bardziej zorganizowany sposób swoje treningi biegowe robić. W sensie, Widziałem ja właśnie. ogólnie. Dziękuję, widzę, że też mnie obserwujesz, nie tylko ja ciebie. Wiesz co, bo ja do tej pory. Bo ja ogólnie najbardziej lubię po prostu takie. Pójść sobie pobiegać, na zasadzie po prostu, wiesz, wybiegania, nie? Dla mnie 99% biegów, kiedy robiłem to tak po prostu, tak jak chciałem, to było, o, pójdę sobie godzinę, pobiegam, nie? Czyli kończyło się tam na jakichś 10, 11 kilometrach biegania mniej więcej. I tak było za każdym razem. I tak ani nie biegałem szybciej tej dychy, powiedzmy, w ten sposób, no bo cały czas robiłem to samo, tylko jakby klepałem cały czas te same rzeczy. Natomiast w momencie, w którym po raz drugi straciłem prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50 km na Bardzo mi godzinę i przykro, wiedzie. też widziałem. Dziękuję. Ale zasłużone, zasłużone, zasłużone. To też możemy o tym, mogę później sprostować, bo taki nagrałem popołudniowego Marała Porannego o tym, żaląc się, że tam przecież można było tyle jechać, bo było bezpiecznie. Dementuję, byłem, nie wiem, pijany i naćpany, jak to mówiłem. Nie można było, nie róbcie tak. To głupota jest. Ludzie na drogach giną, nie róbcie tak. W każdym razie, w momencie, kiedy mi te prawo jazdy odebrano, to wiedziałem, że zaoszczędzę trochę pieniędzy na benzynę, więc kupiłem sobie nowy zegarek. Mam teraz, proszę ciebie, Garmina za własne, nada sponsor, nie? Za własne pieniądze kupionego. A w Garminie, no jak w większości tych wszystkich zegarkowych historii, masz tam jakiegoś trenera, tam sobie ustawiasz jakiś cel i on ci tam wymyśla treningi. I właśnie tak zrobiłem. Ustawiłem sobie, że moim celem jest poprawienie czasu na półmaraton. I trener Jeff mi tam podpowiada, że teraz biegaj tak, a teraz biegaj tak. I z tego się biorą właśnie te moje interwały na 800 metrów co chwilę, bo trener Jeff widocznie strasznie lubi, jak ludzie interwały na pół mili biegają, jakieś takie rzeczy. Trener Jeff to jest, powiem ci naprawdę, nie ma litości. I powiem ci, że wiesz, w momencie, kiedy zacząłem biegać, i też nie biegam często, bo to 3 razy w tygodniu, tak sobie ustawiłem, że mam czas tylko na 3 treningi biegowe w tygodniu.
I odkąd zacząłem biegać w taki bardziej zorganizowany sposób, że mam konkretne zadania, niekoniecznie zawsze robię to, co tam chcę, różne ćwiczenia biegowe, nie wiem, podbiegi, zbiegi, jakieś takie rzeczy, to czuję, że rzeczywiście mam spory wzrost formy, nie? Więc to też tak. A biegam w sumie, jak patrzę na ilość kilometrów, w sumie biegam mniej. Właśnie też tak trochę, tak jak mówisz, nie? Że nie biegam za każdym razem 10, a dzisiaj to 15 przebiegnę, to będzie jeszcze o 50% lepszy bodziec treningowy. A się okazuje, że biegając mniej w kilometrach, ale robiąc jakieś takie właśnie na prędkość, wiesz, w interwałową jakąś pracę, to że wtedy jakby się zwiększa ten. Tylko z drugiej strony, jak ostatnio trener Jeff kazał mi przebiec chyba 17 kilometrów, to myślałem, że zdechnę. To po prostu już się odzwyczaiłem od tej 20 czy coś, ale to jest inna sprawa, że wtedy było chyba 33 stopnie czy coś. A ja No tak. zaspałem i wstałem i 10 minut po tym, jak wstałem, to już biegłem, więc tak było, tam się gdzieś spieszyłem, nie? Więc to też różnie z tym bywa. Okej. Nie, no No. brzmi to dobrze generalnie. Musisz uważać, jak będzie bardzo gorąco, bo rzeczywiście można sobie tym nabawić się niezłego ambarasu biegowego. Ja akurat, o dziwo, mnie to dziwi samego, ja akurat całkiem nieźle znoszę upały, zarówno tak po prostu, jak i podczas biegania. W sensie, no czuję, że jest gorąco i to nie jest nic przyjemnego, natomiast nie miałem nigdy takiej sytuacji, że jakoś mi było tam, wiesz, słabo, czy jakieś takie historie, więc jakoś tam sobie z tym radzę nawet, nie? Ale przestańmy mówić o mnie, ponieważ spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o tobie. Więc był ten drugi. To już się wtedy też nazywał bieg po emocje, ten drugi bieg, czy to jeszcze się tak nie nazywało wtedy? To się tak nazywało, tak? Tak, Okej. dokładnie. Był ten drugi bieg po emocje, czyli tą drugą część biegu przebiegła twoja siostra, żona i przyjaciel. Tak. I no przez te mniej więcej pół roku mówiłeś, że musiałeś. Ale to właśnie to było tak, że przez te pół roku też nie myślałeś o kolejnej edycji, że to w ogóle jakby bieganie jakby gdzieś tam A sobie nie, myślałem zepchnąłeś. cały czas, myślałem właśnie o zarówno jak to zrobić, o trasie, jak zdobyć sponsorów i tak dalej. Także myślałem o tym cały czas. I chyba dzięki temu jakby też było mi trochę łatwiej wyjść na prostą z tego ciemnego miejsca. No bo był cel na kolejny rok, czy tam właśnie na lipiec, czy tam myśleliśmy na jakiś wrzesień, bo chcieliśmy nawet trochę odbiec od tych upałów, ale z drugiej strony też każdy z nas ma jakąś tam pracę swoją i robimy jednak ten bieg w czasie wolnym od obowiązków, więc padło to na lipiec. I dobrze tak naprawdę, bo był wymagający, ale z drugiej strony było no mega. I mówiłeś też, że w tym czasie, no kiedy nie mogłeś biegać, to też nie chciałeś się, nie wiem, przesiąść na rower, powiedzmy, czy nie wiem, No, cokolwiek, ale to było nie tak, że na rowerze nie czułeś tej kontuzji, że mogłeś jeździć, że jakby to nie wpływało na. mogłem, ale byłem wkurzony cały czas, że nie mogę biegać, więc mogę jeździć na rowerze, jak mogę biegać, to jest okej, okay, ale no ja nie jestem bardzo racjonalny w swoich wyborach, więc jakby czekałem na ten moment, aż po prostu będę mógł biegać i tyle. No. I się po prostu Kumam. tak, i trochę tam się to, że tam się zapuszczałem, no to już to wkurzałem się, ale już trudno po prostu. Tyle. A długo ci zajęło później powrót do takiej formy, powiedzmy, swojej wagi i takiego poczucia, że już jakby to wróciło wszystko, że już mogę biegać mniej więcej tak samo jak wcześniej? No, trwało to trochę. Też musiałem trochę zmienić takich nawyków żywieniowych, którymi posługiwałem się wcześniej. Co ciekawe, na przykład jako biegacz właśnie ultradystansowy, który rzeczywiście tych kilometrów trochę pokonuje w tygodniu, musiałem na przykład ograniczyć węglowodany. O, na przykład, bo wszyscy mi zawsze mówili, że powinienem jeść dużo węglowodanów, bo to jest najlepsze źródło energii, a u mnie się okazało tak, że właśnie węglowodany powodowały to, że dosyć szybko przybieram na wadze, mimo tego, że bardzo dużo trenuję przecież. No i się zaczął jakby cały szereg właśnie tego, żeby dojść, co tak naprawdę się dzieje. Nie mam co prawda insulinooporności, ale rzeczywiście ten cukier mam wysoki, na przykład NaszCho tam jest w okolicach taki już prawie no 90 paru tak naprawdę.
Więc to jest takie, jak na kogoś, kto właśnie tak dużo trenuje, no to to jest dziwne. No i rzeczywiście ograniczenie węglowodanów na korzyść tłuszczy i białka spowodowało, że rzeczywiście ta waga trochę zaczęła spadać, ale siła nie, więc okej. Okej, okay. A jak to wpłynęło na twoją wydolność w trakcie biegania? Czujesz różnicę? Czuję tak naprawdę, że no, jestem w dobrym miejscu, więc czuję się Okej. lepiej niż wcześniej. Nie wpłynęło to negatywnie na moją wydolność. To nie są też takie. Ja też nie biorę udziału w zawodach, gdzie rzeczywiście ten jakiś. Musiałbym sobie jakoś trakować ten wpływ, czy to jest energia z tłuszczy, czy to jest energia z węglowodanów. No podczas takiego jednak biegu po emocje, czy gdzieś ten. Czy jak biegam te 50 km dziennie, no to jem normalnie, czyli jem normalnie węglowodany. Bo nie ma takiego w ogóle takiej opcji, żeby one się gdzieś tam odłożyły w formie tłuszczu, tylko wszystko zostaje wykorzystane, więc jadłem normalnie. Ale jak jestem właśnie w takim trybie treningowym, tutaj gdzieś tutaj w Krakowie, czy po prostu normalnie się posługując w ciągu tygodnia pokarmem, no to rzeczywiście ograniczam węglowodany i czuję się na tym naprawdę dobrze, mimo że dużo biegam, ćwiczę itd. Więc Okej, okej. okay. No tutaj jest bardzo duża różnorodność u ludzi dotycząca tego, co u kogo jak działa, bo mnie strasznie denerwują właśnie takie, że jeżeli chcesz mieć, nie wiem, takie wyniki, to musisz jeść chyba taki sposób, bo jak będziesz jadł w inny sposób, to wiesz, a się okazuje, że jedna osoba świetnie sobie radzi na to dieta po prostu ziemniaki z makaronem i ryżem wymieszane i wiesz, Tak. i jabłkami jeszcze przykryte i to jest po prostu najlepsza dieta dla tej osoby, a inna osoba na takiej diecie by po prostu zapadła w śpiączkę jakąś, wiesz, cukrzycową, bo nie, bo ona musi jeść, wiesz, mięso nacierane awokado, bo inaczej to, wiesz, Tak. opadnie z sił po 15 No właśnie. minutach. To jest ciekawe, bo ja bardzo długo nie słuchałem takiego swojego wewnętrznego głosu, który mi mówił, że kurczę, no wydaje mi się, że jednak na tych wysokich węglowodanach to ja się nie czuję tak super. A tutaj współpracowałem z trzema dietetykami i każdy z nich mówił, nie no Szymon, ty musisz ładować tych węgli po prostu, no bo ty dużo biegasz, tam wiesz, 300, 400, nawet więcej gram. A ja gdzieś tam podświadomie czułem, że to nie jest do końca zgodne ze mną, no ale przecież tak mi mówi dietetyk, Ale on to ci. w jaki sposób to czułeś? W sensie tak po prostu czułeś się jakoś, No, nie wiem, pełny, widziałem, źle? wizualnie widziałem, Okej. sylwetkowo widziałem, no i też po prostu czułem jakby przez to, że to nie jest do końca okej, okay, ale przecież ktoś, kto ma autorytet w dziedzinie, mówi mi takie rzeczy, no to na pewno ma rację. I tutaj rzeczywiście ważne jest, żeby jednak gdzieś tam to wypośrodkować i spróbować posłuchać tego wewnętrznego głosu, który czasami się myli, a czasami ma rację. No i u mnie rzeczywiście miał rację w tym wypadku, że jednak ograniczenie tych węglowodanów, przynajmniej w tym właśnie trybie treningowym, tak, spowodowało rzeczywiście, że to zadziałało. O. Powiedziałeś też, że ty no nie startujesz w takich zawodach, w sensie, gdzie tam się rzeczywiście ścigasz z kimś o coś, ale to wynika z czego? Po prostu nie czujesz potrzeby, nie lubisz. Chyba czekam na taki moment, aż będę głodny tego, bo ja mam tak, że jak mam jakiś przesyt właśnie, czyli teraz jak biegałem dużo takich, powiedzmy, takich wolnych jednostek właśnie w okolicach 5,40 na kilometr, 6,0, to nie jest takie jakieś bardzo szybkie bieganie, to zacząłem być głodny tego biegania właśnie poniżej 5, jakichś takich szybkich jednostek treningowych, więc po prostu czekam na ten moment, aż zgłodnieję na zawody i znowu będę mógł sobie po prostu z tego czerpać i zarówno no, mega dużą przyjemność z tego, że mogę kogoś wyprzedzić, no i z tego, że są zawody, że można się pościgać tak jak nigdy podczas treningu, więc po prostu czekam na ten moment. Ta rywalizacja jest u mnie taka, że muszę się czymś znudzić, powiedzmy, czyli no jednak to dochodzi do takiego momentu, nie, że jak tam biegasz sobie te takie jednostki treningowe, a gdzieś ktoś ci tam wyprzedza, a ty wiesz, przecież ja też tak mogę biegać, to jest ten moment. No tak. Tak. A myślisz, że jeżeli byś się na to zdecydował, to jakiego rodzaju byłby to bieg? To byłby po prostu, że maraton po płaskim, to byłby, nie wiem, ultra 200 kilometrów po górach, czy. Teraz się skłaniam do tego, żeby poprawić swój czas w maratonie, bo dawno tego nie robiłem. Taką swoją życiówkę, którą mam, to jest maraton na 3,30
I to było w Warszawie, zresztą w maratonie warszawskim 4 lata temu. Bardzo lubię tą trasę i jeżeli będzie możliwość, żeby się tam zapisać, bo te zapisy jakoś są, ale wszystko się rozchodzi w 5 minut czy mniej, no to się zapiszę. Chciałbym mieć tak. Wiesz, w maratonie zawsze ktoś będzie szybszy od ciebie, więc jakby nie wygram maratonu. Więc chciałbym mieć tak właśnie 3:10, może 3:15, coś takiego, żeby sobie po prostu. Chryste Panie, strasznie szybko. Moja życiówka w maratonie to jest jakieś 4,5 godziny, albo lepiej. Dramat. Ale Dramat. robiłeś w Warszawie, czy robiłeś Wiesz gdzieś? co, jeden robiłem taki oficjalny, w sensie, że się zapisywałem i nawet mam medal na pamiątkę. To Super. było w Campinosie, No. to był maraton po O, w lesie. Campinasie bardzo ładnie tam jest, tak. Bardzo ładny teren. Super był, naprawdę, był bardzo fajnie i zorganizowany, no i fajnie było właśnie przez to, że się po lesie biegało, bardzo mi się podobało. To był pierwszy mój, a drugi to był taki, no, maraton na zasadzie po prostu wyszedłem pobiegać. To O, sobie w to Lasku też jest super. Kabackim, po prostu tam jest taka trasa biegowa, taka pętla Jak się czułeś pod dziesięciokilometrowa. koniec? Wiesz co, czułem się okropnie fizycznie, bo szczególnie po tym drugim biegu, na który byłem dużo gorzej przygotowany, tak na tej zasadzie, że później jeszcze przez dobre 4 miesiące, 5 miesięcy wzginacz biodra, prawy zginacz biodra czułem, na przykład przy przysiadach czy coś, wiesz, tak, no, gdzieś tam mnie to cały czas uciskało. Po samym biegu czułem się po prostu, jakby mnie ciężarówka przejechała. W trakcie, to tak jak ci Halo? mówiłem wcześniej, no do 30 kilometra i za pierwszym i za drugim razem Straciłem wszystko cię. było spoko, po prostu sobie biegłem, nie za szybko, ale biegłem i nagle po 30 kilometrze to było tak, jak ktoś by mi nagle nogę podstawił, nie? I to już A. było takie człapanie, wiesz, na zmianę z chodzeniem i już tak było, wiesz, no ogólnie słabo. Podejrzewam, że też żywieniowo nie do końca dobrze też miałem to ograne, bo tak za drugim razem planowałem zrobić tak, żeby też w ramach jakby testu, bo wiedziałem, jak było za pierwszym razem, kiedy odżywiałem się po prostu normalnie, tak jak na co dzień, to pomyślałem, że może przez 2 tygodnie przed biegiem spróbuję się trochę na spalanie tłuszczy przestawić, żeby odstawić węgle na przykład i zobaczyć, jak wtedy moje ciało zareaguje. Oczywiście tego nie zrobiłem, tylko cały czas się odżywiałem tak samo, więc nie mam porównania, bo za bardzo lubię ryż i ziemniaki i makaron. I pizza. No ale psychicznie czułem się świetnie, nie? No bo to zawsze jest, bo to jest coś trudnego, co się osiągnęło, bo to wiesz, no, ani to nie był żaden wynik sportowy, nawet w kategoriach jakichś tam amatorskich to nie był jakiś wielki wyczyn, ale dla mnie to po prostu osobiście to było trudne do zrobienia, nie? I zrobiłem coś bardzo trudnego, czego w pewnym momencie już bardzo nie chciałem robić, tylko chciałem po prostu sobie wrócić do samochodu i pojechać do domu i obejrzeć coś na Netflixie. A jednak, wiesz, samo to, że byłem w stanie zmusić się do tego, żeby to skończyć, to bardzo dużo, myślę, że mi dało. No. To w ogóle Super. jest taka rzecz, którą najbardziej lubię w bieganiu w ogóle. Bo ja tak, ja lubię biegać, ale w gruncie rzeczy nie lubię biegać. Wiesz, o co chodzi? W sensie człowiek się męczy, zasapie, że oddechu nie, biegam te interwały, to przecież jak tylko skończę, to przecież to, wiesz, w gardle drapie po prostu w ogóle. No nie, no po co? No po co? Usiadłbym sobie, wiesz, pograł w szachy. Nie To umiem grać w musimy się szachy, no żebym umówić sobie pograł. na trening razem, jak będę w Warszawie. Bardzo chętnie. No. Bardzo chętnie, bardzo Na chętnie. A trening często sobie bywasz tu w pobiegamy. ogóle Tak, w stolicy braku kultury? moja teściowa i siostra mieszkają w Warszawie, więc jestem raz na miesiąc, próbuję być. A, no to elegancko, człowieku, to No. daj znać i wiesz, jak cię moje żółwie tempo nie przeraża, to możemy coś gdzieś sobie śmignąć. Ja w ogóle planuję, albo może tak, bo ja mam ustawiony czas, w którym będę chciał spróbować ten czas na półmaraton poprawić chyba jakoś w październiku, w połowie października mam. Więc Tak? może O, ewentualnie byś super. chciał się podłączyć na półmaraton Tak. na przykład. Mogę cię pociągnąć na O. jakiś czas też. Na zająca. Tak, na zająca. No, elegancko. A właśnie a propos zajęcy, gratulujemy, podejrzewam, że też naszym sztafecistom, którzy zdobyli Tak. złoto w Tokio. Piękny bieg, widziałem. Piękny No, bieg. I ta końcówka po muszę prostu. wstać. Ale to dziwnie wyglądało, bo przeważnie to wygląda inaczej, że biegnie trzech białych i No. jeden jakiś Kameruńczyk, wiesz, po prostu. Wiesz, Tak. nie wiem, jak się ten gentleman ostatni ze sztafety nazywa, ten pan, chyba Kacper jakiś, nie pamiętam nazwiska. Ale to było niesamowite, po prostu patrzyłem, jaką dzidę wyrwał, to po prostu amazing, amazing.
Tak. A takie szybkie bieganie, to ty w ogóle kiedykolwiek trenowałeś? Właśnie takie, powiedzmy, bardziej tam 400-800 metrów, jakieś takie rzeczy, żeby spróbować swoich sił, czy zawsze to były raczej długie biegi? Próbowałem, znaczy jeżeli chodzi o takie treningi tempowe, to robiłem takie treningi, takie właśnie po 400-800 metrów, albo takie kilometrówki, że tam robisz po 5 razy kilometr po 3,50 albo szybciej i bardzo to lubię. Bardzo. No Lubię. właśnie, ja powoli dzięki trenerowi Jeffowi odkrywam swoją miłość też do tych 800 metrów. Coś, wiesz, to nie wiem, co jest w tej odległości, ale jakoś dobrze mi się. Bo 400 to jest tak, to już trzeba bardzo szybko biec. To już jest tak, wiesz. A 800 to jest tak, że to jest takie moje tempo, że tak, to jest szybko, ale już tak bez przesady, tak jakoś tak fajnie, 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 Super. fajnie. Ale wróćmy może znowu do rozmowy o tobie, bo no, ja wiem, że to jest mój podcast, ale bez przesady. Szymon, teraz przebiegliście te 1000 kilometrów przez Polskę. Już teraz, znowu mi się teraz miesza, co zdążyliśmy powiedzieć w trakcie tego nagrania, co mówiliśmy wcześniej, więc mogę się powtarzać. Kochani, przepraszam jeszcze raz. Przebiegliście 1000 kilometrów kolektywnie. Jak wy to mieliście logistycznie zorganizowane? W sensie, no bo nie biegliście razem za ręce, trzymając się we czwórkę, prawda, całe 1000 kilometrów, tylko to jakoś na zmianę ogarnialiście, jak to wyglądało? Tak, mieliśmy samochód supportowy, który jeździł z trzema osobami, które nie biegły w tym momencie. Powiedzmy, że moja żona, która startowała pierwsza, robiła 21 kilometrów, ale spotykaliśmy się na jej 11 kilometrze, żeby wymienić jej soft flaski, czyli te takie bidony elastyczne z wodą, żeby mogła zjeść żela przy nas albo coś takiego, jakiś banan albo owoc i biegła drugą dziesiątkę. I tak robiliśmy za każdym razem, jak ktoś biegł, czyli spotykaliśmy się na 10 albo na 11 kilometrze. Trasa była już wcześniej przygotowana przeze mnie. Na każdy dzień mieliśmy trasę, którą mogliśmy zarówno zgrać do zegarków i mieć na telefonie w aplikacji. Zresztą bardzo polecam taką aplikację, która się nazywa mapy.cz. To jest czeska Tak, aplikacja. tak, tak, tak. No właśnie, ściąga Zajebista się jest, no, mapy znam. offline, dokładność jest niesamowita. Mieliśmy cały właśnie ten blok wschodni ściągnięty na telefon, więc w momencie jakiegoś braku zasięgu, a tak się zdarzało często, to i tak wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy. I na tych właśnie mapach CZ mieliśmy dokładnie też punkty wytyczone, gdzie się spotykamy, właśnie gdzie jest ten 10, 11 kilometr i tak dalej. Także jeżeli chodzi o logistykę, to była bardzo dobrze dopracowana, była też w miarę prosta, bo jednak korzystaliśmy z tej trasy Green Velo. I no to była przyjemność po prostu. Na szczęście mieliśmy tak, że mimo że były te upały i gdzieś na południu Polski były mega duże nawałnice, to nas to ominęło i to dobrze, bo inaczej byśmy mieli problem z trasą gdzieś w lesie, gdzieś gdzie jest właśnie trochę błota i tak dalej, tak dalej. Jedyna rzecz rzeczywiście, która nam tam mocno utrudniała, tak jak ty powiedziałeś, dodawała nam skrzydeł, to były te komary i muchy końskie, jakieś kosmiczne ilości po prostu na Podlasiu, które jak tylko widziały, że trochę zwalniamy, to następował atak gdzieś taki dziki, ale no cóż, no taki urok tego. A powiedz mi, bo ja o tej trasie Green Velo słyszałem, nawet kiedyś tam planowałem na rower się na nią wybrać. Jak ona wygląda? To jest taka ścieżka przez las, czy to jest wybetonowane? Jak to wygląda? Nie, to jest wybetonowane, to są taki szlak, który prowadzi przez X miejscowości. Częściowo właśnie są szlaki przez las, taką drogą powiedzmy szutrową. Część w ogóle przez pola uprawne, też takimi drogami takimi szutrowymi. Część jest asfaltowymi drogami, na przykład, które przebiegają przez większe miasta typu Białystok, Chełm i tak dalej. Ale gro, właśnie większość tych tras przebiega przez jakieś wsie i takie mniej zaludnione części. Także jest super.
A jak wy tam podjeżdżaliście samochodem w takim razie, żeby się spotkać? Ona się przecina jakoś z drogami normalnymi? Z W sensie tak. normalnymi drogami, tak. To jest normalna A, droga. No, okej. część dróg była zamknięta, powiedzmy, była gdzieś tam po prostu. Ten nasz samochód też miał napęd 4x4, więc nie baliśmy się gdzieś wjeżdżać takie bardziej, znaczy mniej powiedzmy cywilizowane drogi, ale żeby jednak się spotkać, no to nam jakoś tak bardzo nie przeszkadzało. Wiesz co, chciałbym też wrócić do tego, co tak, ja tak lubię skakać po tematach, żeby wiesz, widzowie i słuchający nie widzieli, o czym mówimy, nie? Żeby też troszeczkę ich pobudzić do działania. Chciałem wrócić trochę do tego, co wcześniej mówiłeś o tych butach, że przez które rok temu dostałeś kontuzji, że tam coś było z nimi nie halo. W sensie to miałeś buty, przez które stopa gdzieś do środka się zapadała, tak? W sensie to było jakieś tam. Ale to chodziło, że one po prostu same z siebie były złe, czy miały jakiś profil zły? To znaczy, uważam, że jakby konstrukcja tych butów była na tyle niesolidna i rzeczywiście powodowało to, że stopa w momencie uderzenia o ziemię lekko rotowała do wewnątrz, no, co jakby w butach raczej nie powinno się zdarzyć. To jest jeden z moich takich, jedna z Jakby moich za chorób. miękka podeszwa była, czy coś takiego, tak? Zamiękka cholewka prawdopodobnie. No, cholewka też ma znaczenie na tym, czy twoja stopa rzeczywiście jest w tym bucie mocno chroniona, czy nie. Podeszwa też, no i cała konstrukcja obuwia, które jest po prostu niestabilne. Może był to w ogóle wybrakowany model, który miałem na sobie, bo tak też się zdarza, no jakby no, normalna rzecz. Już później tego nie dociekałem. To też jakby była wina tego, że tych kilometrów było za dużo w treningu, więc no ale to musiało się to zdarzyć. Więc ten but po prostu był no trefny. Ale jakby wróciłem do butów, w których zawsze biegałem, bo to była taka zmiana, powiedzmy, właśnie dosyć. No to też był błąd, bo zmieniłem buty na miesiąc przed projektem. Ale to były, zmieniłeś buty, ale model czy producenta w ogóle innego? Producenta, bo zmieniłem buty na buty od sponsora, bo w tych miałem biegać, w tych miałem robić zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. No to bez sensu, żebym zakładał tylko na zdjęcia jakieś buty, więc chciałem jakby kontynuować całą tą ideę tego biegu po emocje z tym aktualnym wtedy sponsorem. No ale musiałem zmienić na buty innego producenta i dzięki temu mi się w ogóle tam udało coś przebiec rzeczywiście te 100 kilometrów. No i kontynuuję jakby przygodę w tych butach, w których biegam już od tam bodajże 2-3 lat. Po prostu tylko zmieniam modele i tyle. To jest taki bardzo częsta rzecz, jaką słyszę. Ja sam tak zrobiłem przecież. Też właśnie, że jest jakiś, nie wiem, czy bieg, czy jakiś trek, który masz zaplanowany, czy no jakaś taka okazja, ten, że to potrzebuję na to nowych butów. To po prostu będzie idealnie, jeżeli ja to zrobię w nowych butach. I ja pamiętam, jak To z kumplami żeśmy próbowali zrobić grań Tatr Zachodnich. I ja wtedy kupiłem sobie na tą okazję specjalnie Adidasa, T-Rexy, zajebiste. Znaczy ogólnie buty są bardzo dobre, ale są po prostu absolutnie nieodpowiednie do moich stóp. Ja nie wiem, czy one są jakieś za wąskie po prostu. one są Trzymają różne. moją stopę tak strasznie mocno, takie co kurwa, że trzymają tą stopę, wiesz. Jakby tam po prostu chciały z nich coś wydusić. Ale tak jak się zakłada od razu, to jest takie uczucie, fajnie, trzymają stopę, nie będzie mi, wiesz, tak jest, że po prostu dobrze trzymają stopę, nie? Tyle tylko, że się okazało, że chyba po 10 kilometrach, a do przejścia mieliśmy ponad 40, po 10 kilometrach stopy bolały mnie już po prostu tak, że miałem problemy, żeby iść, nie? I musiałem jakoś tam dodreptać do końca, co było najtrudniejszym elementem całego tego łażenia, to było wytrzymanie bólu stóp związanego z butami, a nie po prostu wysiłek łażenia po górach. I też z moimi znajomymi się tak często zdarzało, że gdzieś tam kupili na specjalną okazję nowe buty, tam nie wiem, czy No do tak, snowboardu, czy do łatwiej tego, się czy do wygrywa tamtego i pieniądze, się nagle, tak. tak. O ile się dobiega. No Łatwiej się właśnie. wygrywa w nowych butach? No i w ogóle ten nowy sprzęt do biegania, nowy zegarek zawsze cię jakoś motywuje, żeby wyjść i tam się pokazać trochę, prawda, i tak dalej, ale i to jest spoko, o ile rzeczywiście ten sprzęt jest dopasowany. Z butami jest w ogóle ciężko, z butami to To jest. jest najcięższa rzecz do dobrania. To jest w Tak, ogóle. bo w Bo może się nawet sklepie. przymierzyć, może się mieć na nogach, w sklepie sobie Oczywiście. pochodzić w nich, ale.
Ale póki No. właśnie ta stopa nie jest spuchnięta, nie jest wyczłapana. Dlatego jak ja idę rzeczywiście kupować buty do biegania, to zazwyczaj robię to przed zamknięciem sklepu, kiedy jestem po całym dniu chodzenia, kiedy ta stopa jest napuchnięta, jest rozpracowana i jest dokładnie mniej więcej w takim stanie, w jakim powinna być, kiedy biegam. Więc jeżeli idziecie do sklepu, to nie róbcie tego przy otwarciu sklepu właśnie do butów do biegania, tylko róbcie to na koniec albo jak rzeczywiście jest już tam powiedzmy 17-18, kiedy ta stopa jest w takim pełnym rozmiarze i tak dalej. To jest Taki bardzo tip. dobra porada konsumencka, powiem ci. Bardzo Tak. dobra porada. Ja bym nawet powiedział więcej, że przybiegnijcie do sklepu. Tak, przybiegnijcie do sklepu. Ustawcie sobie sklep, który jest mniej więcej 10 kilometrów od Tak, was. Zróbcie tą dychę do sklepu. Tacy no. zapoceni, śmierdzący, ale z odpowiednio spuchniętą stopą możecie wejść i przymierzyć swoje nowe Dokładnie tak. buty. Bo jednak to wszystko się opiera na naszej stopie. Wiadomo, że but ma wyglądać i może mieć tysiące tych różnych, nowych Jakiś tam systemów, technologii. tak. Tak, karbonowe płytki. Płytki nie wiem, z Marsa i tak dalej, i tak dalej. Ja to wszystko dupę potłuc, jeżeli po prostu but będzie was uwierał tak jak ciebie właśnie w Tatrach, no to, No, no. to I coś mam te takiego. buty i tak sobie leżą w szafie i ładnie wyglądają i mają Tak. Gore-Tex i wszystko, ale no nie chodzę w nich, No. no bo mnie nogi w nich bolą, tak więc trochę bez sensu. No. No, No także właśnie. tak, także tak. No. Wracając z powrotem do biegu tegorocznego, czy uważasz, że założenia udało się spełnić w 100%? W sensie, czy ktoś, nie wiem, wymiękł, trzeba było go zastąpić, bieg mniej niż było planowane, coś, jakieś takie rzeczy? Nie, udało się to właśnie w 100% zrealizować. I tutaj każdy jakby od początku swoich założeń, to ile będzie robił kilometrów, może to się nie udało do końca, bo jednak, znaczy, tak, mojej żonie się to udało, bo jest bardzo uparta i to się okazało w ogóle na tym biegu. Nie wiedziałem, że moja żona jest tak uparta, bo ona sobie założyła, że przebiegnie codziennie półmaraton i to się rzeczywiście udało. 11 dni, 11 półmaratonów, to jest jakiś w ogóle kosmos. Moja siostra, no, że jest moją siostrą, więc jakby jest turbokotem, no to jej się nic nie działo, ona mogła biegać po 25-30 km i luz. Kuba założył sobie, że przebiegnie 30 km dziennie i prawie mu się to udało. Niestety doznał kontuzji rozcięgna podeszwowego. I co zrobił Kuba? Kuba powiedział, że on się będzie budził o 3 w nocy i o 4 będzie sobie robił takie właśnie spacery 30-kilometrowe. I dzięki temu jakby no, nas odciążał w tym sensie, że ja nie musiałem za niego biegać tych 30 kilometrów. Tylko go zgarnialiśmy gdzieś tam po godzinie 7. Gdzie on czasu szedł 30 kilometrów? To jest tak z 10 godzin marszu. No nie, no przesadzam z 10 Nie, godzinami, ale nie. no z 5-6. No tak z około 5 godzin, tak. No, jednak to był taki żwawy marsz, No więc skubany, czyli co, on wstawał w środku nocy, szedł, wy sobie tak. smacznie chrapaliście, a potem go Tak, gdzieś dokładnie zbieraliście z tak. trasy po prostu, tak? No jest, Ale dla mnie jest sztos. kozakiem po prostu, bo mógł Super. tu mnie stwierdzić, że skoro go boli, no to nie wiem, to będzie nam tutaj pomagał ogarniać, a on po prostu Ja się bym tym. tak zrobił. No właśnie, dokładnie. Boże. Bieg będzie jeszcze za rok na przykład, no nie? Ale nie, no mega, śmieję się teraz, ale to jest super właśnie, że tak zrobił, bo też nas odciążył od tego, że nie musieliśmy za niego biegać tam do dodatkowych kilometrów, co jednak przy tych coraz więcej dni, jak się zbierało, to coraz więcej tam przeciążeń bolały wszystkie. Znaczy, nie bolały nogi, ale nieważne, jakby zawsze jest ten stres, że okej, no to będę musiał teraz biegać, nie wiem, 60 na przykład dziennie, No nie? A jednak ja swój tak. dystans robiłem jakby godzina po godzinie, nie robiłem sobie takich właśnie. Na początku jeszcze biegałem z kimś i liczyłem sobie tam swój dystans wtedy, no ale później już po prostu biegałem godzina po godzinie, więc to Co też. to godzina po godzinie w sensie? Nie rozumiem. Powiedzmy, że jeżeli mi zostawało do zrobienia, nie wiem, 40 kilometrów, no to robiłem to nie tak, że robiłem gdzieś 20 rano i 20 po południu, tylko wszystko robiłem później po południu, A, czyli. w jednym ciągiem po prostu Tak, to jest po jeden cykl. ciągiem, tak. Tak. Wiesz co, a z perspektywy tego, że ten twój pierwszy taki bieg właśnie po Islandii, to no miałeś całkowicie solo po prostu, ty, twoja czapka i plecak i koniec i Tak. kamienie, Tak. tak, czapka z NASA, ja mam czapkę z pizzą.
Byłeś zupełnie sam, a teraz od samego początku biegliście razem w czwórkę, tak? Czy zastanawiałeś się, jaka była różnica w twojej jakby motywacji w trakcie tego biegu? Bo tak, wtedy byłeś zupełnie sam, nie mogłeś, i zresztą do tego tak daleko, że to nie było tak, że wiesz to mordo, weź podjedź tutaj, bo ktoś musiał przylecieć do ciebie, tak? Byłeś zupełnie sam, zdany tylko i wyłącznie na siebie, więc jeżeli gdzieś na środku pustkowia, nie wiem, bolała cię noga albo byłeś bardzo zmęczony, nie mogłeś wstać, no to musiałeś zmusić się do tego, żeby wstać i pójść, no bo inaczej umrzesz tam po prostu wśród tych mchów i kamieni. Z drugiej strony, tutaj, no niby jesteś w Polsce, masz trochę bliżej do cywilizacji może niż gdzieś tam na środku jakiejś równiny w Islandii i masz te cztery osoby, które w razie czego, czy mogą cię zastąpić, czy w jakiś tam sposób pomóc, ale z drugiej strony, ja sobie tak to wyobrażam, no właśnie to, co Kuba zrobił, że no, doznał kontuzji, nie mógł biec, ale żeby podejrzewam, tak, no nie wiem, no z nim nie rozmawiałem, go to nie pytałem, może ty pytałeś, że jakby, żeby nie zawieść pozostałych trzech osób, z którymi się umówił na konkretną rzecz do zrobienia, no to wymyślił, no dobra, to będę wstawał o 3 rano i będę wasze 30 kilometrów, nie, przez 5-6 godzin. Czy ty u siebie jakby analizowałeś to sobie, gdzie miałeś jakby taką, w tych trudnych chwilach, kiedy trzeba po prostu się zmobilizować, jakąś różnicę zauważyłeś tutaj, właśnie w tej mobilizacji? Wiesz co, mimo tego, że Islandia była trudniejszym projektem niż Polska pod jakimiś względami, to jednak mam tak, że jeżeli zaczynam, to kończę. Jeżeli zaczynam w punkcie A i mam dobiec do punktu B, to chociażby nie wiem, co się działo po trasie, to ja po prostu to zrobię. I tak mam zarówno na treningu, tak mam zarówno jak idę biegać po Tatrach, w Tatrach, i tak mam tak samo jak robiłem bieg rok temu, mimo bólu, mimo po prostu wszystkiego, co się działo, ja miałem od punktu A dotrzeć do punktu B. I niezależnie, czy ja jestem w Islandii, w Tadżykistanie, gdziekolwiek indziej, będę się starał, żeby po prostu dokończyć ten bieg. Mimo, że w Polsce jest oczywiście samochód, jak coś tam mogę zadzwonić, bo nie wiem, bo się zgubiłem albo bo coś takiego, to jednak, kurczę, no jednak ten cel, dla którego biegniemy, czyli ten cel charytatywny, jest na tyle mocną motywacją, że ja nie mogę sobie po prostu tak powiedzieć, kurczę, okej, wiecie co, boli mnie, to może wy dzisiaj pobiegnijcie za mnie, bo ja się źle czuję, a jutro sobie będę miał więcej sił. Tak to nie działa. Więc tutaj bieg po Polsce też jest tym biegiem, gdzie rzeczywiście jest nas czwórka, każdy bierze odpowiedzialność zarówno za siebie, ale też za całą grupę. Oczywiście, że tęsknię w ogóle za takimi solowymi projektami i już mi się tam gdzieś kiełkuje nowa rzecz w głowie, żeby zrobić ją samemu, i być zdanym prawie wyłącznie tylko właśnie na siebie. Ale jednak mam tak jak mówię, czyli jeżeli zaczynam, to muszę skończyć, mimo że w Polsce warunki porównanie z Islandią było rzeczywiście troszkę inne ale no, tęskni mi się za takimi solowymi projektami, że rzeczywiście, gdzie nie masz po prostu takiej możliwości, prawda, żeby ktoś cię gdzieś tam podwiózł albo przywiózł i tak dalej. Ten element bycia zdanym tylko i wyłącznie na siebie, to jest właśnie to, za czym tak trochę tęsknisz? Że Tak. wszystko jest w 100% zależne tylko i wyłącznie od ciebie, tak? Tak, no i za tym też, że jestem jednak gdzieś indziej niż w Polsce. No teraz jakby mogę ci jakby trochę opowiedzieć o projekcie, który chcę zrobić w następnym roku. I to jest bieg przez Pamir Highway w Tadżykistanie. A to o tym rozmawialiśmy za pierwszym razem, kiedy rozmawialiśmy, i Tak, to przez tak, tak, tak. COVID I nie to jest udało właśnie. się zrealizować. Tak, nie udało się go zrealizować przez pandemię, przez wszystkie te regulacje podróżowania po całym świecie. Rzeczywiście to było utrudnione, ale mi też ten czas pomógł w podjęciu takiej decyzji, żeby, okej, no nie pobiec tego samemu, tylko biec z drugim doświadczonym biegaczem, żeby to bezpieczeństwo jednak trochę zwiększyć, bo te projekty po Polsce też mnie nauczyły, że nie wszystko nie wszystko za jakąkolwiek cenę. Jeżeli jednak cena tego, że
ktoś inwestuje pieniądze w ten bieg, mam na myśli sponsorów, to dobrze by było, żeby ten bieg się dobrze skończył, żeby on się dobrze zaczął i dobrze skończył. Więc jakby bezpieczeństwo jest jednak takim priorytetem. No i też pozwala mi pojechać gdzieś, bo jednak moja żona musi wyrazić zgodę taką, że może mnie tam gdzieś puścić, że tam gdzieś będę w jakiejś centralnej no, Azji, gdzieś tam właśnie wokół Afganistanu i Po Chin, no i środku że niczego. pośrodku niczego. No i Tadżykistan jest troszkę zbliżony do Islandii w tym sensie, że no, ma niesamowite krajobrazy właśnie podobne do Islandii. Oprócz tego ma góry, które okalają ten Tadżykistan jak Himalaje. Droga, ten Pamir Highway, która rzeczywiście tam prowadzi w środku takiego pustkowia, jest niesamowita. No i nikt na świecie z tego, co się orientuje, bo to jest ryzyko powiedzieć, że nikt na świecie jeszcze tego nie zrobił, a rzeczywiście nikt na świecie jeszcze nie przebiegł tej trasy bez supportu przynajmniej. No i taki właśnie plan mamy z Kamilem Klichem, utytułowanym biegaczem ultra w Polsce, który robi właśnie podobne dystanse do mnie, jak nie jeszcze większe. No i chcemy w przyszłym roku zaatakować właśnie ten Pamir Highway z Tadżykistanu, przebiec go do Kirgistanu, do Osh, tam pokonując 1000 km w tej właśnie najfajniejszej formule, czyli bez supportu, czy z wszystkim na plecach. Ale to wtedy byłoby wszystkim, bo w Islandii biegłeś z plecakiem takim Tak. no, turystycznym i tutaj tak samo, czy na przykład jakiś wózeczek, który byś Plecak. wyciągnął, nie, bo Plecak. nie pamiętam imię tego dżentelmena, Waligura, jest też taki koleś, który chyba w pustynię Gobi tam przebiega, ale on taki wózeczek miał, który ciągnął ze sobą, nie? Wiesz co, właśnie orientowałem się trochę, jeżeli chodzi o wózeczki, i jednak tam jest trochę takich dosyć wartkich rzek, które trzeba przekroczyć, więc taki wózeczek by mi mógł po prostu popłynąć i bym go tutaj widział. Więc lepszy jest plecak biegowy, taki większy biegowy plecak, który no, zwiększa ci bezpieczeństwo tego, że bo najwyżej ci się zamoczą rzeczy, no i tyle. No chyba, że ci porwie to. Słucham, powtórz proszę. No chyba, że ci Chyba, porwie że. Chyba, że to. ci porwie plecak, tak. A na ile ten projekt jest już jakby poukładany, w sensie zorganizowany, w sensie takim teoretycznym, że już wiesz wszystko to, co powinieneś wiedzieć, jak to zorganizować, jaki to jest poziom zaawansowania? Czy to jest na razie luźny pomysł, taki jeszcze nie Nie, on już skrystalizowany? ma prawie ręce i prawie nogi. Ma już 3 wytyczone trasy. Jestem w kontakcie z też takimi ludźmi, którzy byli tam na rowerach i mamy się właśnie zdzwonić jeszcze dzisiaj albo jutro, żeby porozmawiać o różnych wariantach tej trasy. Są potencjalni sponsorzy, którzy by weszli z konkretnymi pieniędzmi, właśnie wspierając nas w kosztach tego. Mam pomysł na taką akcję charytatywną, żeby zorganizować ją między Polską a Tadżykistanem, żeby właśnie albo pozbierać pieniądze na szpital w Tadżykistanie w Duszanbe, albo żeby przekazać jakieś najpotrzebniejsze rzeczy, pewnie covidowe, właśnie w szpitalu w Tadżykistanie, czy to właśnie w Duszanbe, czy w jakimś mniejszym mieście. Także mam taki, powiedzmy, szkielet tego projektu. No i ten projekt jakby chodzi za mną już 2 lata, więc on tak męczy i tam smędzi, więc już mam po prostu bardzo dużo motywacji i siły, żeby go już pchnąć na takie właściwe, takie finalne tory. Nie? Że co by tam się nie działo teraz podczas tej czwartej fali, to jednak, żeby się udało wyjechać do Tadżykistanu na przełomie sierpnia i września w 2020 roku. Do tego drugiego. Tak. A powiedz coś o tym projekcie charytatywnym teraz, bo tak wspomniałeś, że na samym początku podcastu wspomniałeś, że w tym roku środki były zbierane dla niepełnosprawnej Basi. W sumie nie były, bo z tego co wiem, w dalszym ciągu można No, wesprzeć tak. ten Tak. cel. Tak, jakbyś mógł To już opowiedzieć parę mówię. słów o tym.
To już mówię. Basia Turek, dla której zbieraliśmy pieniądze w tym roku i zbieramy pieniądze w tym roku, to jest dziewczyna, która jest, porusza się na wózku inwalidzkim, jest 90% niepełnosprawna z powodu dwukrotnego obłędu lekarskiego. No i oprócz tego, że jest niepełnosprawna, to jest mega aktywną dziewczyną, bo ma kogoś, kto jeździ z nią po całej Polsce. Ona robi wykłady, warsztaty na temat właśnie tego, że mimo tego, że jesteś na wózku, to możesz jednak bardzo dużo w życiu robić. Jest osobą no, szalenie aktywną, jest też osobą mega ciepłą, pozytywną. Ja ją widziałem 3 razy w swoim życiu, a mi się wydaje, że po prostu ją znam już bardzo długo. Ponadto jeszcze w ogóle się okazało, że teraz dostała taki specjalny rower, którym będzie mogła się poruszać gdzieś tam właśnie po różnych ścieżkach. I to też mi w ogóle otwiera nową ścieżkę w moim życiu, bo będę chciał się nią opiekować trenersko i w ogóle się opiekować osobami niepełnosprawnymi trenersko, żeby je aktywizować. Ale wracając jeszcze do Basi i jej celu, ona zbiera na swoje mieszkanie z tego względu, że państwo polskie przydziela jej miejsce w domu opieki społecznej. I to jest jakby jedyna rzecz, na którą jakby może sobie pozwolić. No i tego nie chcę. Nie chcę się zamykać w domu opieki społecznej. Chcę mieć mieszkanie tutaj w centrum Krakowa, ze względu na to, że codziennie ktoś do niej musi przyjechać i ktoś codziennie musi jakby ją, ona się nazywa, wstać jakby z łóżka, zaprowadzić do toalety i tak dalej, i tak dalej. Mieszkanie, w którym teraz przebywa, jest nieprzystosowane do poruszania się na wózku w ogóle inwalidzkim. Jest to taka mała klitka. No i generalnie zbiera po to, żeby mieć godne życie. To jest w ogóle taki cel. No, Bardzo przyziemny tak naprawdę. bardzo przyziemny, dokładnie tak. I jakby my, trafiając na jej osoby, na jej zrzutkę, pomyśleliśmy, kurczę, musimy to w ogóle zrobić. I super będzie właśnie zrobić ten projekt właśnie dla niej. I taką cegiełką naszą jest zebranie 40 albo 50 tysięcy złotych. No, tak Super, sobie super. trochę żartujemy, że na jeden pokój. No tak, trochę tak, nie? No niestety takie koszty wyglądają, no ale no, tak jest i trzeba, wiesz, trzeba walczyć o to, realizować to. Wiesz, to później podeślesz mi tam jakieś linki do tych zbiórek Tak wszystkich jest. obecnych, które tam jeszcze trwają i tak dalej. Ja to zalinkuję w opisie tego podcastu Super. na YouTubie i tam jak ktoś, bylibyśmy bardzo wdzięczni, że jak ktoś ma za dużo pieniędzy, to, a nawet jak nie ma za dużo, to też żeby tam coś tam sobie dorzucił czy coś. To może zna Fajnie kogoś, by było. kto ma. Albo może tak, może zna kogoś, kto ma za dużo pieniędzy, albo coś. Albo wydaje na głupoty, to żeby wydał na coś, wiesz, na coś Tak. fajnego, nie? Na wąskie buty do biegania. Tak. O weź, w ogóle ja o tych butach często z żonie gadam, bo to jest tak na takiej zasadzie, takie dowcipy krążą, że wiesz, kobiety mają tam 40 par butów i w niektórych nie chodzą, tylko tak czasami na nie, wiesz, patrzą sobie. No to ja mam takie buty, na które sobie tak otwieram szafę, patrzę na nie tak, bo takie ładne i w ogóle takie jak chciałem, tylko kurwa chodzić się w Tak. nich nie da, nie? To jest No. takie, taka pora. Ale to jest takie, ja się zastanawiałem, że nie wiem, czy komuś oddać, czy wyrzucić, no bo tylko zagracają przestrzeń, ale one mi przypominają. One mi przypominają o tym, żebym Zostaw dokonywał bardziej je. świadomych wyborów, Tak. wiesz, konsumenckich, nie? Tak. Troszeczkę o to chodzi. Wiesz co, mam kilka pytań od słuchaczy. Okej. Jakbyś był tak miły i tutaj udzielił odpowiedzi. I tutaj od Dariusza Madeja. Czy Dariusz Madej to jest jakiś twój znajomy może? Bo aż 3 pytania mam od niego. Znasz człowieka? Nie znasz. Nie, no nie, Coś. nie, nie, nie ważne. Tylko tak wiesz, pytam, bo aż 3 pytania od jednej osoby to. Wiesz co, bo pod jedno z tych pytań ja się też chciałem podłączyć, bo też pisałem o tym, jak wrzucałem stories w ramach, przez które można było zadawać ci pytania, to sam to napomknąłem. Dariusz Madej pyta, jak można być tak bezczelnie pięknym? Jesteś Nie taki, wiem. nie wiem, ty jakiś nawilżasz tutaj coś? Jakieś masz takie swoje. Czy ty tak naturalnie masz? Ja napisałem, że ty jesteś bardzo fotogeniczny i To to jest jest prawda. śluz ślimaka. Śluz ślimaka. Ale to Tak. jest może te ślimaki bez skorupek. Jezu, jakie są obrzydliwe takie. Nie Wiesz, mogę które? powiedzieć. Nie możesz powiedzieć. A Nie mogę myślałeś o powiedzieć. jakiejś karierze modela może? Bo ty masz taki wzrok, taki Chciałem potrafisz, w tak końcu potrafisz się zostanie. tak patrzeć, wiesz, 40 kilometrów do przodu tak wygląda, jakbyś się tak patrzył, wiesz, jakoś W wyglądałeś. Tadżykistanie chciałem zostać modelem. W To jest. Tadżykistanie?
Tak, Ale to tam słusznie. możesz, co to tam możesz reklamować? Owce chyba, albo kałasznikowy. Właśnie a tego się obawiasz a propos tej wyprawy, bo tam wiesz, Tak. bo tam mówisz, nie, bo jest tam, no tam są takie góry, i no i są też ludzie z kałasznikowami. To Tak, jakby tak, tak. brałeś pod uwagę ten element krajobrazu? Tak, brałem, ale podobno są bardzo przyjaźni, że właśnie na to Dają liczę. postrzelać. Tak. Ja nigdy nie strzelałem z Kałasznikowa, więc może to Nie, to będzie ciekawe. dobry moment. Podobno trzeba bardzo uważać, bo kopie. Można sobie bark wybić. To nie jest tak jak na filmach, że trzymasz dwa pod pachą i ta, tylko Tak. trzeba. Czy nie, tak słyszałem, też nie strzelałem z Kałasznikowa. Okej. No. Kolejne pytanie. Wyłączyło mi się. Kolejne pytanie. Czekaj, bo mi się mam na telefonie, mi się włączyło. Cholerstwo. Jakich szczególnych przygotowań wymaga bieg przez specyficzny obszar jak Islandia? To Intraster Sweetrust pyta. To jeszcze a propos tej poprzedniej wyprawy, ale właśnie to też troszeczkę tego Tadżykistanu jakby dotyczy. No bo tak jak mówisz, jeżeli krajobraz jest podobny, czy to wymaga jakiegoś specyficznego przygotowania? Sprzętowo chyba bardziej, nie? Sprzętowo chyba Niż. bardziej tak, bo sprzętowo bardzo mi się przydały skarpetki takie wodoodporne do przekraczania rzek. Akurat w miejscach, gdzie nie było bardzo głęboko, to był super w ogóle komfort, żeby nie zdejmować, nie moczyć butów i tak dalej, bo nie było gdzie ich później wysuszyć. Ale to było tak, że zdejmowałeś buty i szedłeś sami w skarpetkach, czy normalnie w butach Tak, i. tak, tak, tak. Okej. Albo miałem po prostu te skarpetki, w nich się w ogóle dało biegać. One są, w ogóle to jest dziwne, one są wygodne. One wyglądają jak taki, jakbyś założył sobie piankę po prostu na stopę. Taką piankę, w której na przykład pływają triatloniści. Ale wygodnie się w tym biega. I dzięki temu, że ten materiał rzeczywiście nie przepuszcza wody, tylko jakby czujesz temperaturę cieczy. To jesteś w stanie sobie spokojnie z suchą nogą przejść przez taką rzekę. No jak tych rzek masz na przykład do przekroczenia powiedzmy 10 danego dnia, no to naprawdę to ma duży komfort, duże znaczenie. Tym bardziej, że ja tam nie mogłem rozpalić sobie ogniska, bo nie było Nie po było prostu, czym. Tak. nie było Mech opału. się słabo pali, porosty, tak. Tak, mech się w ogóle kijowo pali i nie było gdzie wysuszyć. Najczęściej padała taka mżawa cały czas, więc cały czas te rzeczy były wilgotne. I rzeczywiście taka skarpeta dużo daje. Na pewno też dużo dają gogle na oczy w momencie, kiedy teraz w ogóle jest tam erupcja wulkanu cały czas, więc jest tego trochę pyłu więcej niż normalnie. I na pewno w trakcie biegu gdzieś tam przez takie pustkowia, jak zawieje trochę wiatru, to lubi się ten piach dostawać do oczu, więc gogle, najzwyklejsze gogle w ogóle takie, wiesz, do pływania, jakieś takie badziewne, wygląda się w tym jak debil, no ale jakby służą, nie? Ale na środku pustkowia na szczęście nikt nie patrzy, a jak się chce sobie zrobić zdjęcie, to można je zdjąć w każdej chwili. A powiedz mi a propos tych skarpetek, bo ja kiedyś chciałem sobie coś takiego kupić, jak jeszcze, no teraz już za bardzo tego nie robię, ale kiedyś w biegach górskich jeszcze brałem udział. I chciałem sobie kupić takie skarpety. I jak wliziesz w takiej skarpecie do wody, no to masz suchą stopę, ale sama skarpeta z zewnątrz, ona nie jest Jest mokra? Że mokra, jak wkładasz do jest but, mokra, ona jest jest mokra, mokra. jest A, mokra, okej. tak. A to nie jest tak, że stopa nie oddycha w czymś takim, że to jest taka, wiesz, gumowa trochę. Bo ja kiedyś widziałem, że ktoś taką skarpetkę wziął i normalnie ona pompował jak balon i ona się normalnie pompowała, wiesz. I tak, okej, ale to znaczy, że powietrze nie ucieka stamtąd, czyli zakładam taką Tak, wiesz co? skarpetę i tam się kisi ta stopa w środku. Tak, no może być tak, że ona rzeczywiście nie oddychała. Teraz mi trudno powiedzieć, czy te moje oddychają, czy nie. Musiałbym sprawdzić jakoś tam w nocy producenta. Aczkolwiek ja w nich biegam po maksymalnie 4-5 godzin, więc no okej, no te stopy są trochę jakby się wyjął z takiej kąpieli, powiedzmy z wanny, ale są suche, więc jakby no coś tam za coś. Tam. Mogą nie oddychać chwilę. Niech oni nie oddychają, oni będą suche. No. A w kontekście jeszcze sprzętowym. Teraz powiedzmy właśnie do tego. Właśnie, a w tym Tadżykistanie taka to jest długość tego planowana przez ciebie. 1000 km, 2 milion. No, tam jest 980 kilometrów w tym momencie. Tak. 980 Na, na, km. najdłuższa wersja ma, powiedzmy, te 1000 kilometrów. W kontekście no, tego właśnie, gdzie spać, no to nie dasz rady tachać ze sobą 5-kilogramowego plecaka z przedsionkiem, wiesz, i materaca Nie, dmuchanego, ale tam, jestem w wiesz, i tak stanie dalej. tachać namiot albo jednoosobowy, zależy, czy będziemy mieć dwa namioty, czy jeden.
ale takie ultralighty takich lepszych producentów namiotów to jest waga do 1,5 kg, więc generalnie da się to. Ten namiot, który miałem w Islandii, taka jedynka, trochę taka trumna, ważyła 700 gram, więc generalnie tak. Więc on się mieścił w kieszeni od spodni takich jeansów. Namiot? Tak, no. Naprawdę? Ale Tak, to nie było żadnych tam bo badyli, na których tam było trzeba go no wesprzeć, właśnie czy nie, bo to była taka rozkładacz. płachta tylko, że po prostu to Nie, wytrzesz właśnie ten tu. namiot na twojej twarzy. Tak. To właśnie nie, to nie było BV, tylko to był namiot i rozkładało się go przy użyciu kijów trekkingowych. Więc kije trekkingowe miałeś ze sobą cały czas. A płachtę, czy namiot, po prostu ten stelaż, on się mieścił rzeczywiście w kieszeni. Kurna. No, A to więc. sprytne. Sprytne Tak, rozwiązanie. no, super. No zobacz. Czekaj, jeszcze jakieś pytanko miałem do ciebie. Ciekawe. O Jezu, wyłączyło się. Widzisz? Jakie cholerstwo straszne to jest. No to Ogólnie tak. jestem słaby w technologii jakoś ostatnio. Coś mi się tutaj, nie wiem. Mój drogi, jeszcze się chciałem ciebie zapytać. 666 to numer bestii. Pyta. Co ci daje największą satysfakcję w bieganiu? To jest ciekawe pytanie i dziękuję za nie. Satysfakcję na pewno mi daje w ogóle teraz satysfakcję mi daje bieganie bez kontuzji na pewno, czyli to bieganie takie lekkie, gdzie rzeczywiście jak pokonuję tam powiedzmy 50 czy tam 60 kilometr, to się czuję dobrze. Wiadomo, że nogi są trochę sprasowane i tak dalej, ale czuję się super. Na pewno mam satysfakcję z tego, że mogę robić to, co robię, czyli rzeczywiście mogę się przyczyniać do czegoś takiego ważnego w życiu, czyli do pomagania osobom potrzebującym. I to bieganie mi daje, jakby to spełnienie. I na pewno, kiedy kończę bieg, uwielbiam ten moment, kiedy już kończę i mogę sobie pozwolić trochę na jakiś tam wyrzut jakichś takich emocji, przeróżnych, bo zazwyczaj są to oczywiście pozytywne emocje, bo się kończy, ale też nie zawsze, bo jakiś tam bagaż doświadczeń danego dnia mam ze sobą. Nie potrafię tak odpowiedzieć jednym nawet zdaniem na to pytanie, bo ono jest na tyle złożone, że zależy od dnia tak naprawdę. Ale generalnie największy fan to jest tego, że mogę biegać. Nie? Że mogę to robić i że na przykład, że sobie wymyślam, że pojadę do Tadżykistanu, albo jeszcze mam jakiś taki plan, żeby pojechać do Izraela za jakiś tam czas i zrobić taki bieg przez środek właśnie Izraela i że generalnie. To, że mogę biegać i że komuś tam pomagam, to mi jakoś tak łatwiej jest, żeby realizować takie rzeczy. A mieliście jakieś przygody teraz w trakcie tego ostatniego biegu, że tam, nie wiem, krowy wam zastąpiły drogę i nie chciały zejść, albo coś takiego, albo coś ludzie, nie wiem, jakieś przygody z ludźmi mieliście po drodze? Przygody z ludźmi mieliśmy same w sumie takie fajne. Jak mi się skończyła woda i gdzieś tam zawędrowałem do jakiegoś gospodarstwa, jak mnie panie zobaczyły z Podlasia, to powiedziała, żebym sobie wziął wodę z wiadra, dały mi ogórki gruntowe, bo akurat wtedy tam miały jakiś Zbiory taki miały jakieś. zbiory ogórków. Generalnie ludzie patrzyli trochę na nas jak na kosmitów, ale jak się okazało, że jesteśmy mili i mamy takie zwykłe potrzeby właśnie typu woda, ogórki, to spoko. Zwykłe potrzeby woda i ogórki. No spoko, Tak. no. Także No nie dobrze, mieliśmy na dobrze. szczęście takich przygód, takich wiesz, żeby było coś negatywnego właśnie na trasie czy coś. No nie. Właśnie to był bardzo fajny, dobry, bezpieczny bieg. No super, super. Szymon, to jeszcze mam do ciebie pytanie. Tak. Czy jest coś, co chciałbyś powiedzieć, o to cię ktoś. Czekaj, jak leciało to pytanie, które zadajesz za każdym razem? Czy jest pytanie, o którego ci nikt nie zadał, a chciałbyś na nie odpowiedzieć? O tak. Nie ma Czy a jeszcze. propos tego biegu, czy cokolwiek? Nie ma takiego pytania. Albo jeszcze nie padło, a ja nie jestem aż tak elokwentny, żeby wiedzieć o tym. Ale patrz, jak elegancko, żeś to wymijająco załatwił, bo często ludzie tak siadają i tak, Jezus.
Nie wiem, muszę się zastanowić. Nie, no Nie, właśnie, nie, muszę nie się ma, nie zastanowić i ma. wtedy następuje ta cisza. Nie, myślę, że to pytanie gdzieś tam. Nie, myślę, że jest parę w ogóle takich pytań. Dlaczego jedno pytanie tak naprawdę, wiesz? No to właśnie o to chodzi, że teraz jest szansa dla ciebie, żebyś odpowiedział na takie pytanie, którego ci nikt nie zadał, a ty byś chciał na nie odpowiedzieć. Jest parę. Może być jedno, jak jest parę. Okej. Nie mam takiego pytania. Nie masz tego. No dobrze. Dobrze. Bardzo, bardzo ładna, asertywna odpowiedź, ja to szanuję. Nie ma przymusu żadnego. W ogóle tutaj w tym podcaście nie ma przymusu do czegokolwiek, Tak, ten więc. podcast jest w ogóle super, jest moim ulubionym w internecie. To Ukłamiesz. nie kłamię, nie kłamię. Naprawdę? To bardzo mi miło. To już mamy 18 słuchaczy, kochani. Tak. To już jest nas 18 osób. To super. To bardzo mnie to cieszy. Naprawdę super. Bardzo, Szymon, bardzo lubię. bardzo ci dziękuję za miłe słowa, za to, co robisz w ogóle. Ci dziękuję, bo też jakby no, nie robisz tego tylko po to, żeby to robić, tylko też starasz się przy okazji, z jednej strony realizując swoje pasje, ale pomagając jednak przy okazji też innym ludziom. To jest bardzo, bardzo fajne. Bardzo mocno kibicuję. Pamiętaj, żeby mi podesłać te wszystkie linki, to ja na tyle, na ile moje Dobrze. oszałamiające zasięgi pozwolą, to postaram się pomóc. Zapiszę to. Tak, zapisz to sobie, mój kochany. No, trzymam kciuki za ten Tadżykistan. A Tak. właśnie, bo jeszcze a propos, bo powiedziałeś, że no bo bieg po emocje jako taki to jest no, taka kolaboracja teraz pomiędzy wami, waszą czwórką, może ktoś się jeszcze inny pojawi, no, ale to w każdym razie kilkuosobowa kolaboracja jest. To wtedy bieg, przepraszam, ten Tadżykistan to nie będzie bieg po emocje, czy to będzie bieg po emocje solo, albo coś takiego, że będziesz teraz dwa biegi rocznie robił, jeden solo, jeden grupą? Myślałeś o tym? Możliwe, że pójdę właśnie w tym kierunku, że to będzie bieg po emocje solo, a jeszcze wcześniej zrobimy bieg po emocje po Polsce, Jakiś, bo okej. taki właśnie. Taki bardziej grupowy Tak, i razem, żeby coś zrobić. Super. dokładnie. Super. No, czekam na Twoje kolejne projekty z niecierpliwością. Super, dzięki. Tak. No, dziękujemy Wam, kochani, bardzo za uwagę, że z nami byliście i za Wasze pieniążki, które wpłacicie na zbiórkę dla Basi. Tak. Dziękujemy Wam bardzo. Szymon, Dziękujemy. czy jeszcze chciałeś kogoś pozdrowić? Żonę na przykład. Oksana, pozdrawiamy. Ja pozdrawiam swoją Pozdrawiam żonę. żonę, która jest tam za drzwiami, w drugim pokoju. Moje dwa nowe koty, które adoptowaliśmy wczoraj ze Właśnie, strony wy to psa. kota chyba, koty wczoraj chyba adoptowałeś, Tak, tak? tak. A jak się nazywają? Mają już imiona? Start i meta. Ha, ha, ha! Jak oryginalnie. Dobrze, dobrze, start i meta. Dobrze, 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 dobrze. Moją siostrę, moją mamę i Sola? tatę. Nie Tak. wiem, jak twierdzicie moją na imię. Państwo Maku, pozdrawiam. Dobrze. Dobrze, Ok. jeszcze raz bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło, bądźcie bezpieczni i nie przekraczajcie w terenie zabudowanym prędkości o 50 km na godzinę. Oczywiście. Dzięki za ten wspólnie spędzony czas. W opisie do tego podcastu na YouTubie znajdziecie linki do zrzutki, o której rozmawialiśmy z Szymonem. Tam możecie pomóc Basi w tym, żeby miała mieszkanie dostosowane do jej potrzeb, do tego, żeby mogła sobie normalnie, spokojnie i fajnie żyć. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe środki, które chcielibyście na coś poświęcić, to możecie je poświęcić na przykład na ten podcast. Ja się absolutnie nie obrażę. Wejdźcie na patronite.pl/panmareł i tam możecie zostać patronem tego podcastu, dzięki czemu będzie jeszcze fajniej i jeszcze milej na pewno mi, bo dostanę pieniądze. Natomiast za te pieniądze chciałbym po prostu wynająć studio, żeby nie nagrywać w domu, co będzie dużo przyjemniejsze dla wszystkich, głównie dla mojej małżonki, która się denerwuje, że nagrywam w domu, a wy nie chcecie, żeby moja małżonka była zdenerwowana, bo potem ona ma się denerwować. Też dzięki temu będę mógł rozmowy z moimi gośćmi, przynajmniej część z tych rozmów, prowadzić na żywo, co też dla Was będzie dużo fajniejsze, ponieważ gdyż takie rozmowy prowadzone na żywo są no po prostu fajniejsze. Tymczasem chciałem podziękować tym osobom, które już teraz mnie wspierają, moim kochanym patronom, m.in. Przemkowi Mijalowi, Arturowi Krzymińskiemu, Dominikowi Kupińskiemu, Dawidowi Ziółkowi, Elżbiecie Ziółkowskiej, Dawidowi Mochnalowi, Marysi Ogierman, Wadymowi Wieczorkowi, Karolinie Woźniak, Andrzejowi Czajewskiemu, Pawłowi Wojciechowskiemu i pozostałym wspaniałym ludziom, którzy już teraz mój podcast wspierają. www.patronite.pl/panmareł. Zapraszam bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnych podcastach.